To jest złe? Patrz, wygląda jest stary. Ale przepnij ślinę, póki możesz. Nie jestem na to gotowy. Przepnij ślinę, przepnij ślinę. Zrościu, gdzie pocała dziewczyna? Zadzę w tym zakiju. Się? Czemu? Się? Nie rób tak. Przywitaj się jak człowiek. Siemanko mordeczki, ja jestem Blow, wrazony z dzień Naruciak. Chciałem się przydać jak mama Blowa, ale my nie potrafię. No zawsze chciałem właśnie. Witajcie, kochani. Mój syneczek właśnie mi ostatnio mówił, że potrzebuj dużo łapek. 5000 łapeczek w górę będzie super. 5000 łapeczek i on się farbuje na blond. No to 5000, a teraz zaczynamy. Oczywiście subskrybujcie mnie, subskrybujcie Adama. Czekaj. Moi drodzy przyjaciele, serdeczni koledzy, zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ ludzie nie subskrybują, a jak się mówi, żeby zasubskrybować, to zasubskrybują. Potem wejdźcie na mój kanał i go też zasubskrybujcie. Dokładnie. Potem wejdźcie na każdy inny kanał i subskrybujcie, ponieważ to jest bardzo miłe. Dobra, lecimy. Dobra. Jasne. Rose Sullivan jest w 18 tygodniu ciąży. Ja, bardzo miły na laptop. Dziękuję, pozdrawiam. Tak. Brzmi jak Iwona, pozdrawiam cię, Iwona. Ja nie pozdrawiam go, ha, go, ha, 3 złote. Od 5 lat są z Buddym małżeństwem. Oh. Mają dwóch synów. Oh. 5-letniego Owena i 3-letniego Jamesa. Oj, oh, to jest bardzo mało. Za 5 miesięcy Rose urodzi ich trzecie dziecko. O kurde, no to zaczęłaś normalnie. Co Buddy będzie? Będzie miał też dziecko z inną kobietą. Aha. Swoją narzeczoną, Lauren. Cześć. Lauren jest również zaręczona z Rose. Co? A. Lauren i Buddy są w związku poliamorycznym. Co ty myślisz? A. Wiesz co ty myślę? No niepokojące to jest. Nie polskie takie. Ale takie... Utrzymujemy kontakty intymne w różnych konfiguracjach. Rose śpi po tej stronie. Kiedy usypiamy, Buddy zawsze leży w środku. Jezus, o co tu chodzi? Wyciągam rękę i możemy się dotykać. O co chodzi? Miłego małżeństwa. To nie przerasta mojego światopoglądu. W sensie jestem w stanie sobie to wyobrazić. Jestem facetem, więc się zgodziłem. Pomyślałem, że czekaj, skoro... To były dziewczyny, które były razem i myślały, ej, chcesz z nami pociągać? Spoko, a mogę mieć dzieci? Ale spoko, w sumie też chcę mieć dzieci. Dobra. Jestem ciekaw, jak u niej wyglądają święta na przykład. No zaraz się dowiemy. Wiedziałem, że się uda. Stary, brawo. Udało ci się. Udało ci się. Nie wiem co, bo... Postanowili ujawnić swój związek. Podjęli tę decyzję po długim zastanowieniu. Ty dzieci mają, o Jezu, przykro mi. Oni proszę większe łóżko, to mają dotacje wysłać. O Jezu. Brakowało. Będziecie mieć większe łóżko? Widzisz? Zawsze. Jeszcze jedną kobietę, jeszcze jednego faceta. Świetnie sobie radzi z naszymi. To wygląda jak Simsy, słuchaj. W Simsach takie rzeczy można. Sims jak może tak rzeczy odwalać. Wspólnie podjęli decyzję, że będą mieć nie jedno, ale dwoje dzieci. I on się musi tak odwracać w nocy. Udało się w 4-miesięcznym odstępie. No nie wiem co powiedzieć na ten temat. Moim zdaniem... Fajnie, że to przyjechałem. Fajnie. Możemy oglądać takie ciekawe filmy. Ale to ty mi je pokazujesz, to jest... Co? Nie zwalaj na mnie, okej? Okay? Bo zaraz będziesz jakiś na związku. Andrzej. No, dobra. O, the strongest family in the world. Dobrze przyznam? Dobra, nie. Słuchałem cię. We're the strongest family in the world. Czekaj, bo... O co wam chodzi? No... O co wam chodzi? Najsilniejsza rodzina na świecie. Tytuł jak u Blowka. Ale po co on tą oponę... O co chodzi? Po co? Dlaczego w tym wchodzimy, wieku to robią? Wchodzimy w środek akcji, słuchaj, bo wolałbym wejść na początek akcji. Przez stale ty masz... A tamto zrobię jak kupię, jeszcze nie chcący. For kids, 11-year-old Dylan routinely deadlifts 100... Rzuć kamerzyste. 55 kg tam jest? 55... Co jest? Nie, to jest 55 libety chyba, nie? No ale to i tak pewnie jest... Dużo. Tyle co ty byś nie podniósł, ja razem się... Ale o co ty chodzi? Masakra. Ja na nie potrafię sama mieć jednej pompki, a ta potrafi na jej ręce. Co za ciul? To dzieci będą miały za 5 lat problemy z kręgosłupem, a za 10 już nie będą żyć. Na wózku jeździć. Adam lekarz. No to jest normalne, stary, nie można takim dziecku. Ale w sumie czy zależy też, jeżeli robisz ćwiczenia takie luźne, to okej, okay, ale nie, jeżeli podnosi dziecko to 10 kilo, no to... To są takie luźne, słuchaj, zajęcia, to dziecko nawet patrz jak cierpi, patrz, ono umiera, widzisz jej policzki, są takie podczerwione. No jestem odpowiedzialnym ojcem, kurczę, patrz na mnie, jestem best. Fajny, robię do mnie najlepszy dokument, 45 milionów wyświetleń, kurwa. O cześć, za 5 lat będę niepełnosprawna, za 6 nie będę mogła chodzić do szkoły, za 7 kurwa żyła. Pozdrawiam, fajny odcinek. Czy już nie masz tego? Nie szanuję tego. Nie szanuję, no bo to jest kurczę zabijanie dzieci. A ja wolę, żeby dzieci żyły. Dobrze się zaczyna. Tak, muzyka jest w porządku. Mamy kanał. Pozwana Alka.
Chciałbyś tak wyglądać? Bałbym się, że pewnego dnia pęknie. Ale powiem ci, że tak wygląda. Ale nie wyglądasz tak naturalnie. No nie. Wygląda okej. Okay. To nie jest tak totalny spizdy, bo niektórzy... wygląda bardzo tak... Nie wiem. O, to chcę, proszę. To jest program o tym, że ludzie są... Co to było? Co to było? Halo? Robię sobie buzi okiem? No chyba na to wygląda. Jeszcze nosem że nosem, no nos jest kiboski za dzieciaka, ale no... Coś takiego? Co jest? Co? Ej, o co chodzi? Karol, jak takie rzeczy odpalamy, to powinien być moment, w którym się tak, wiesz, wycofujemy. Ale co to znaczy? Mówimy, póki możemy, musimy uciekać, bo zaraz będzie niebezpiecznie. Jesteś gotów? Nie, bo ja widziałem to wszystko. Widziałeś to? Widziałem fragment, To jest złe? Patrz, wygląda, jak wygląda, jest stary. Ale przełknij ślinę, póki możesz. Nie jestem na to gotowy. Przełknij ślinę, przełknij ślinę. Co to było? To będzie największy kryzys w twoim życiu, oglądaj. Gościu, gdzie pocałować dziewczynę. Ale co w tym jest takiego cringe? Hello. How's it going? Ja to chyba gdzieś widziałem. Can I kiss you? Co to jest? Is that all? To wszystko. Poczekaj, ja muszę... Ale jak patrzę, jak ją wyśmiał, pa jak ją obśmiał. Tutaj. What happened? To prank, bro. It's a prank, stary. Czemu mam Marcin? Marcin na imię mam. Okej. Okay. On się przez włos nawet nie dotknął jej skóry, stary. Czajesz, tak ją pocałował. Tym pozytywnym akcentem zakończę może ten odcinek. Zapraszam do Adama, który pokazał mi dużo internetów. Więcej internetów macie u Adama na kanale. Także zapraszam was. Zostawiajcie kciuki w górę, suby, komentarze. Nie cokolwiek. I wchodźcie do Adama. Siema. Dzięki. Dobranoc. Dzięki za nagranie. Dzięki. Piąteczka. Jezu, nigdy, ale to nigdy w życiu nikomu nie podawaj ręki na filmie. Nam to wyszło, ale mogłoby nam nie wyjść. Gdyby nam nie wyszło, byłoby jeszcze gorzej niż na tym. Ale dzięki bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się i bądźcie lekko. Coś, no, trzymajcie się.